tobie co dźwię. Czekam, by słyszeć znów delikatny głos twój, Panie. Święty Dawid, zawsze wierny Bóg, Zbawca, Pęka, przyjaciel i Król. Za to, kim Ty jesteś, wielbię Cię. Za to, kim Ty jesteś, wielbię Cię. Za to, kim Ty jesteś, wielbię Cię. Twój blask wysłania wszystkie gwiazdy, Twa miłość wielka jak ocen. Pokrady zebrą się, złamane serce wzniosą się. Któż jest jak nasz Król Wszechmocny? Nasz Bóg to jest lew, to lew z rodu Judy. Żywy, mając nogi i ręce, usta, uszy i oczy, i mogę funkcjonować dzięki Niemu. Dzięki temu, że mnie podniósł w 2013 roku. Dzięki temu, że nie umarłem, ale powiedziałem Jemu tak. Jak to się stało, że dziś tu stoję? Mógłbym leżeć w rowie, pod mostem. Dałeś mi serce, ci oddałem. Znalazłeś, zbawiłeś, z niewoli wyzwoliłeś mnie. O Panie, pamiętasz co? Pamiętasz co? Cud wyzwolenia, który Ty dałeś mi, serce Ci oddałem. Znalazłeś, zbawiłeś, woli wyzwoliłeś mnie, o Panie. Jak to, żebyśmy żyli jak On. Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, kiedy służył, karmił głodnych. No i my staramy się to robić. Korzystać z tych zasobów, które mamy, karmić głodnych, podawać rękę ludziom w trudnej sytuacji. Ale Jezus Chrystus, kiedy służył na ziemi, On także uzdrawiał chorych. Wypędzał demony, posyłał swoich uczniów, żeby robili to samo, co On. To samo chcemy robić tutaj, dzisiaj. Kochani, to jest możliwe. Nasz taki racjonalny świat, nasze zwątpienie, nasze postrzeganie wszystkiego, tego, co widzimy, sprawiło, że brakuje nam często wiary, brakuje nam tego zaufania, żeby przyjść do lekarza pierwszego kontaktu, a tym lekarzem wieki. Odpowiadającym na te pragnienia naszego serca, na nasze potrzeby. Amen? Kochani, kochani, my dzisiaj tutaj jesteśmy zebrani w centrum Lublina ze względu na Jezusa Chrystusa, który żyje. Dzięki.